dzisiaj zajmiemy się najśmieszniejszą lalką świata. Dlaczego najśmieszniejszą? Ponieważ nie ma głowy. Tak, dokładnie. Jest zbudowana z korpusu, luźno zamocowanych rączek. Mogą być mocowane za pomocą sznureczków, trucików, taśm. Najważniejsze, żeby były luźne. To samo mamy z nóżkami. No właśnie. A co z głową? Wiecie, że ta lalka może tak naprawdę zrobić każdą minę świata, nie mając głowy? Ponieważ głowy użycza tej lalce aktor. Dlatego wszystko zależy tak naprawdę od umiejętności mimicznych aktora. Ja Wam pokażę, jak zakłada się taką lalkę. Tutaj mamy taki kołnierzyk, który zakładamy sobie na szyję. I już jesteśmy postacią, która może zrobić prawie każdą minę świata. Prawie dlatego, że ja nie wiem, czy potrafię zrobić wszystkie miny świata. Ale spróbuję. Spróbuję, wy też możecie próbować razem ze mną. Na przykład spróbujmy być weseli. Czy jestem wystarczająco wesoły? A może smutny? A może na przykład przestraszony? Jak zauważyliście, tak naprawdę każdej emocji towarzyszy inny charakter ruchu. Jednym emocjom wolniejszy ruch, innym bardziej dynamiczny. To też nam pozwoli określić naszą postać. Taką lalką może animować jedna osoba, mogą animować dwie. Aktor powinien być ubrany w jakieś barwy, które nie będą odwracały uwagi od lalki. Lalką taką gramy na płasko. Zobaczcie, jak odwrócę się. To już nie mamy lalki. Pomimo tego, że nawet moglibyśmy głową tutaj grać. Dlatego bardzo trudno na przykład taką lalką spojrzeć do tyłu. Spróbujmy. Wiecie co? Chyba troszkę zgłodniałem. Zdradzę Wam teraz pewną tajemnicę. Jest to jedyna lalka na świecie, która potrafi jeść. Thank you.
żadna inna lalka tego nie potrafi. Tylko tinta maleska. Powiem wam, jak taką lalkę możecie zrobić w domu. Wystarczy wziąć jakieś ubranka, koszulę, spodnie. Możecie wypchać gąbką lub innymi ubraniami. Możecie je później poszywać razem, żeby stworzyć korpus, nóżki, rączki. Możecie poprosić rodziców, żeby wam do tego doszyli taki kołnierzyk właśnie jak tutaj, który można sobie założyć na szyję. I spróbujcie, może też przy pomocy rodziców, zrobić każdą minę świata.